Smoleńsk, czyli filmowa wariacja na temat tragedii narodowej, która wydarzyła się mniej więcej 6 lat temu. Jak to wyszło? No wyszło różnie. Halo? Przerwało? Zadzwoń jeszcze raz. Wszystko, co ważne, już powiedziałem. Na samym początku chciałem wspomnieć, że nie będę omawiał tego, czy film kogoś pomawia, czy nie pomawia, czy stwierdza pewną prawdę, czy nie stwierdza, czy na kogoś kieruje jakieś oskarżenia. Każdy film tak robi, częściowo lub nie, i od tego się nie ucieknie. Zawsze ta wina na kogoś musi spłynąć, większa czy mniejsza. No, tak zawsze będzie i każdy film będzie starał się to robić. Jeden będzie bardziej obiektywny, drugi mniej. No, a więc mówię, tego nie zamierzam dotykać. To jest wola reżysera. Ale jeżeli chodzi o sam film, czy ten film jest warty obejrzenia, bo głównie o to chodzi, czy warto ten film obejrzeć? No, moim zdaniem jednak nie. I to nie z tego względu, że ten film jest typowo polityczny, bo mówię, wiele filmów było wcześniej politycznych, mniej czy bardziej oskarżały tych ludzi lub nie innych. Służby specjalne Patryka Wegi oskarżały w pewien sposób pewną ekipę, nie powiem jaką, ale oskarżały i o tym się tak często nie mówiło. Więc mówię, tego nie będę dotykał. Ale jeżeli chodzi o tą samą warstwę wizualną, artystyczną, no to tutaj kuleje słabo. Spotkała nas wszystkich Polaków, wielka tragedia, jedna z największych tragedii w historii naszego narodu. Kto dostaje ten temat? Jeżeli chodzi o same zdjęcia, ja nie wiem, jak ktoś może mówić, że ten film ma cudowne zdjęcia, bo dla mnie cudowne zdjęcia to są zdjęcia, nie wiem, z polskich reżyserów, to nie wiem, Kieślowskiego, Zanussiego, no i zdjęcie Wajdy. No i jeszcze może Hasa i Falka. Ale tutaj, no tutaj nie ma niczego świetnego. No zdjęcia są po prostu poprawne, nic więcej, nie ma jakichś tam wariacji na temat natury, realizmu. Nie, to jest taka, można powiedzieć, tak mocno ciosana historia, zrobiona w taki podręcznikowy, teatralny, bym powiedział, sposób. Nic wielkiego. Sama historia jest takim, można powiedzieć, samodzielnym dochodzeniem do prawdy, poznawaniem tej prawdy przez pewną dziennikarkę, która no, jakby drąży ten temat. No i to tyle. No więcej nie powiem, no bo po co mówić. No każdy sobie pójdzie, obejrzy. Koniec końców ten film i tak pod sam koniec zostaje nas takiej jakby niewiadomej furtce i no zależy od nas, jak to będziemy definiować. Ale to, co tutaj wychodzi, to jest taka sztampowość. No, niektóre sekwencje są tak do bólu sztampowe, po prostu wyciągnięte z takiego podręcznika teatralnego kina. Kina, które jest mocno wyważone i nie wychodzi nigdzie poza jakieś tam ramy. No, to, że ktoś czasami puści jakieś tam przekleństwo, albo nie wiem, no jest jakiś tam zakręt fabularny, to jest za mało. Dla mnie, mówię, to jest taki typowy podręcznik, tak mniej więcej z 50 lat, 50, tak mniej więcej 50 lat do tyłu, patrząc na to kino lat 60-tych, 50-tych. Mówię, szału nie ma, nie urywa. I tak kończąc tą krótką recenzję, powiem, że Smoleńsk to jest właśnie nic specjalnego tak naprawdę. Nie ma się tutaj co wzruszać, mówić, że to jest jakiś pompatyczny film, bo też nie jest, nie wiadomo, jaki patriotyczny. To jest po prostu zwykły taki dramat, coś sensacja, może troszeczkę też thriller, no taki dziennikarski bardziej. No i to wszystko, no. Moim zdaniem ten Czarny Piątek, wcześniejszy film Antonio Krausego, też nie był jakimś tam wybitnym dziełem, a więc no te filmy są po prostu przeciętne, nic więcej. Nie są słabe, ale też nie są, a może raczej nie jest nie wiadomo jak dobry, albo powiedzieć świetny. To jest po prostu średni film. Dlatego moim zdaniem ocena na ten film to będzie, nie wiem, 3 na 8, bo bawić na tym filmie się, nie wiem, można się na tym filmie bawić? To pewnie można, jeżeli lubi się kino, jeżeli lubi się te różne zagrania, to można się przy tym pobawić, zobaczyć, że to wszystko jest zrobione według takiego, no mówię, teatralnego podręcznika, ale nic więcej. A żeby, wiecie, ekscytować się historią i że to, że ktoś kogoś pomawia i stara się kogoś oskarżyć,
Mówię, to było, jest i będzie, i każdy film to będzie po części robił, jeden bardziej, drugi mniej, a to, że te partie, które wtedy były, istnieją do dzisiaj, no cóż, no, zostawiamy to im, mnie to naprawdę nie obchodzi i tyle.